Dzień dobry. Zastanawiałem się, jak przedstawić mojego gościa w kontekście tej rozmowy, którą za chwilę przeprowadzimy. No i wyszło mi chyba tak, że to walczący z wszelkimi przejawami patologii w Kościele, znany od lat ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Kłaniam się nisko. Ja w Warszawie, ksiądz Tadeusz w Radwanowicach pod Krakowem. Witam serdecznie. Księże Tadeuszu, usłyszeliśmy ostatnio, że jest ksiądz kandydatem do Państwowej Komisji Zwalczającej Patologię, a tak naprawdę zwalczającej pedofilię. I teraz pytanie, czy tak naprawdę, czy w ogóle ta komisja powstanie, to raz, bo powstaje od roku. No i po drugie, czy myśli ksiądz, że zostanie do niej wybrany? Komisja jest takim dzieckiem niechcianym Sejmu, bo ona powstała w konkretnej sytuacji po pierwszym filmie Sekielskich. Była zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego. To rok później, temu było. Rok temu, tak, czyli w maju. Później była uchwała sejmowa, ale przez 9 miesięcy nic nie zrobiono i znowu kolejny film braci Sekielskich. I szybkie działanie dopiero wtedy pana prezydenta, pana premiera, pana rzecznika praw dziecka, którzy wytypowali swoich kandydatów po jednej osobie. Natomiast Sejm teraz dopiero będzie głosować i myślę, że... Sejm ma wybrać trzy osoby. Tak, jest 10 kandydatów. Niektórych znam, bardzo zacne osoby. Natomiast no, obawiam się, że to jednak będzie po linii partyjnej, czyli ekipa rządowa. PiS przegłosuje swoich, tak? Chociaż będzie mu bardzo ciężko, dlatego że musi być 3/5 głosów. Ale to tylko w pierwszej turze, w drugiej turze już można głosować zwykłą większością. No więc właśnie będą kruczki prawne, więc prawdopodobnie na 7 osób 6 będzie z koalicji. Kto do księdza zadzwonił z tą propozycją? Zadzwonił czy też spotkał się i złożył tę propozycję? No mój przyjaciel, bo tak muszę to określić, Paweł Kukiz, z którym współpracuję od wielu, wielu lat ze względu na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Później stał się politykiem i zastanawiałem się nad tym, ale uważałem, że nie ma też innej drogi jak rozpoczęcie działań w sprawie tej komisji. No, zdając sobie sprawę, że rozmawiał, rozmawiał ksiądz w tej sprawie z arcybiskupem Jędraszewskim, ze zwierzchnikiem księdza, z biskupem Krakowskim? Oczywiście wysłałem zgodnie z procedurą pismo do kurii krakowskiej. Dostałem potwierdzenie od kanclerza, że zostało przekazane metropolicie. No, ale czy metropolita się zgodził, pytam? No jeszcze nie było w ogóle takiej rozmowy, więc czekam na rozmowę. No dobrze, a gdyby jednak jakimś cudem, bo ja przyznaję, że nie wierzę w to, żeby Sejm wybrał księdza do tej komisji, bo ksiądz jest po prostu nieobliczalny i raz, dwa, trzy i by się okazało, że naprawdę ksiądz chce ujawnić tych pedofili, a nie na niby. No więc gdyby się jednak tak zdarzyło jakimś zrządzeniem opatrzności, że ksiądz w tej komisji zasiądzie, to czym by się zajął ksiądz na dzień dobry? Dla mnie są ważne dwa działy. Przede wszystkim opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, nie tylko intelektualnie, no, które są bezbronne z racji swojej niepełnosprawności, ale także osoby z różnymi problemami psychicznymi, dzieci w depresji, zwłaszcza teraz po pandemii będzie to ogromna fala. I to jest dla mnie najważniejsze, ale także sprawy kościelne, dlatego że no, myślę, z wszystkich kandydatów chyba najlepiej znam to środowisko i wiem, gdzie jest ta patologia. I to gdzie jest ta patologia w takim razie? W ukrywaniu. Ukrywaniu, znaczy złego pojęcia Kościoła jako wyłącznie, no, przepraszam za określenie, pewnej korporacji duchownych, która musi bronić swoich interesów. To ja od razu powiem, że ja chciałem zaprosić któregoś z księży biskupów do tej rozmowy, dlatego że chciałbym też porozmawiać o buncie biskupa Janiaka, biskupa Kalińskiego, ale żaden z księży biskupów nie odważył się zabrać głosu dzisiaj w RMF-ie. Cieszę się w związku z tym podwójnie, że ksiądz się właśnie zgodził. A wspomniałem o tym nazwisku, czy biskup Janiak, biskup Kalicki, oskarżany w filmie, drugim filmie braci Sekielskich, o to, że ukrywa księdza pedofila, czy ten biskup powinien stanąć przed Państwową Komisją do spraw pedofilii? Każdy obywatel Rzeczypospolitej na mocy ustawy może zgłosić
taką sprawę do komisji i myślę, że ci, którzy są bezpośrednio ofiarami księdza, który był ukrywany przez nie tylko księdza biskupa Janiaka, ale innych biskupów, właśnie te ofiary mają pełne prawo zgłosić tą sprawę. Zresztą z tego, co wiem, to już jest kilkanaście osób, które no, chcą najróżniejsze sprawy zgłaszać. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalecki jest Państwa i moim gościem, ale księże Tadeuszu, dobrze, mamy w tej chwili sprawę absolutnie bez precedensu w polskim kościele. Biskup Janiak wystosował list, który de facto stał się listem otwartym, bo bardzo szybko poznała go opinia publiczna, w którym atakuje jednoznacznie prymasa Polski, zarzuca mu manipulację, zarzuca jemu oraz biskupom kłamstwo oraz de facto oskarża episkopat, że wcale nie chce walczyć z pedofilią, co zdaje się akurat biskupowi Janiakowi jest na rękę i twierdzi, że Fundacja Świętego Józefa, która ma pomagać ofiarom przestępstw, de facto to będzie fasadowa. No to jest bardzo przykra sprawa, przypadek bez precedensu w najnowszej historii Polski, że biskup atakuje drugiego biskupa. Co no, więcej, prymasa Polski jednak. No, to... no właśnie, i prymasa, zarazem delegata, to też trzeba podkreślić, do spraw ochrony nieletnich, atakuje wszystkich po kolei. Tam wymienia z imienia, nie tyle z imienia nazwiska, co z funkcji, ale z nazwiska panią Martę Titaniec, która szefową jest Fundacji Świętego Józefa, tak. Tak, no więc to są rzeczy skandaliczne. Mnie jako księdzu, powiem jako zwykłemu, szeregowemu księdzu, jest po prostu wstyd, że taki list w ogóle jest publikowany. Natomiast to pokazuje, jak silna jest walka w obrębie episkopatu między tymi, którzy rzeczywiście chcą, a takich jest moim zdaniem większość, raz na zawsze rozprawić się z ukrywem. A czy ksiądz biskup Janiak, bo on deklaruje, że on też chce walczyć z pedofilią, no może chce, może się po prostu czuje zaszczuty, niesprawiedliwie atakowany. No ale to jest do wyjaśnienia na forum episkopatu, no przecież to jest 100 członków, którzy świetnie się znają, no są po imieniu w większości wypadków, mają bezpośrednie kontakty, niech to rozwiążą, a do nie do tego w ten tematu sposób. Obiecuję, wrócimy jeszcze w internetowej części naszej rozmowy. Ja muszę jeszcze z jednym pytaniem zdążyć. Chciałbym tylko spytać, bo ta komisja ma zająć się nie tylko sprawami pedofilii wśród księży, ale w ogóle pedofilii. Także pedofilii wśród celebrytów, co się ostatnio stało modnym, głośnym tematem. Czy ksiądz widział film Sylwestra Latkowskiego? Tak, widziałem. Natomiast ja myślę, że są jeszcze inne środowiska. Dla mnie największym szokiem były listy w sprawie harcerzy, obozów harcerskich. Więc myślę, że to nie jest temat tylko Kościoła, ale bardzo szeroki, gdzie trzeba jasno powiedzieć, zero tolerancji, zero możliwości, żeby dziecko, które jedzie na obóz, czy idzie do szkoły, czy idzie do jakiegoś klubu sportowego, żeby mogło być ofiarą molestowania, a sprawcy są bezkarni, więc żaden sprawca nie może być bezkarny. O buncie biskupa, o tym, czy temat LGBT powinien stać się również sprawą, w której Kościół zabierze głos, a także o tym, czy brak lustracji paradoksalnie nie sprzyjał pedofilom w sutannach i nie tylko. O celebrytach także na rmf24.pl i winderi.pl, a słuchaczom radia serdecznie już dziękujemy. To dokończmy ostatni temat, czyli właśnie ten, ksiądz mówi o harcerzach. Film oczywiście dotyczył czego innego. Tam pokazano środowisko, które zdaniem Latkowskiego, podkreślam zdaniem Latkowskiego, bo można mieć w tej sprawie różne zdania, czuje się bezkarne, bo właśnie dlatego, że to są ludzie znani, zamożni, z koneksjami. Czy tak naprawdę ta komisja ma szansę cokolwiek w tej sprawie zrobić, coś wyjaśnić? Przypadek gdański pokazuje, że Zatoka Sztuki funkcjonowała pod okiem prokuratorów i sędziów. No tak, w ogóle komisja ma jeden ogromny argument, że każdy obywatel, jak wspomniałem, może zgłosić tą sprawę. I czy to będzie dotyczyło celebrytów, czy takich patologii jak w Gdańsku,
czy wspomnianych przeze mnie spraw harcerstwa, bądź właśnie organizacji związanych z Kościołem. Więc wszędzie taki wniosek, znaczy każdy może zgłosić i trzeba na to patrzeć szeroko. Nie na, że tylko w jednej grupie będziemy jako komisja, znaczy mówię o wszystkich osobach, które chcą z komisją współpracować, będą się no jakby mocować z tym problemem. Natomiast spodziewam się, bo już wiem o tym, że będzie fala takich po prostu spraw, więc niezależnie jaki będzie skład komisji, będzie ona musiała być apolityczna, niepowiązana z żadnymi układami i na tyle niezależna, żeby telefon wieczorem z tej czy innej instytucji nie spowodował. A spodziewa się ksiądz takich telefonów i właściwie nie wiem od kogo. No ja już dostaję takie... No dostawałem już teraz i telefony, i kontakt, żebym się wycofał w ogóle z kandydowania. Kto namawiał księdza, żeby się ksiądz wycofał? Znaczy mogę powiedzieć, kto zrobił to publicznie. Publicznie zrobiła pani poseł Joanna Wielgus z Torunia, która no wręcz powiedziała, że to skandal, żebym ja kandydował. Więc myślę, że są różne środowiska, To powiedziałbym dość paradoksalne, bo no, chyba, że pani Joannie Scheuring-Wielgus na tym nie zależy, bo wszyscy, którzy znają księdza, wiedzą, że ksiądz by tam kamienia na kamieniu nie zostawił raczej. No może nie kamienia na kamieniu, no ale to pokazuje, to jest, są takie silne powiązania między różnymi środowiskami, że nagle powstaje, moim zdaniem powstanie koalicja strachu. Czyli koalicja, która będzie starała się za wszelką cenę sprowadzić tą komisję do papierkowej, malowanej, która będzie się tam raz na rok wypowiadała, powie jakieś ogólniki. Więc a to może być, rozumiem, koalicja strachu ponad podziałami, tak? Tak, oczywiście, tak, bo właśnie i ze strony tutaj wspomnianej pani poseł, ale też no, nie ukrywam, ze strony niektórych duchownych, to którzy starają się na mnie wpłynąć. Znaczy nie wiem, czy chciałbym to zobaczyć, ale obawiam się, że tak, że możemy doczekać się koalicji biskupa Jeniaka i poseł Joanny Scheuring-Wielgus. To będzie rzeczywiście egzotyczna dosyć. Ja 14 lat temu to przeżyłem w sprawie lustracji, gdzie różne środowiska sprzeczne ideowo ze sobą były przeciwko tej lustracji i mówiły jednym głosem. Ja chciałbym wrócić na chwilę do tego, co się stało w episkopacie, bo to naprawdę jest coś absolutnie bezprecedensowego. Mało się o tym mówi publicznie, bo mam wrażenie, że temat jest w ogóle niewygodny i spychany. Nikt nie chce o tym mówić, bo rzeczywiście nastąpiło coś takiego, że biskup Janiak zaatakował episkopat, zaatakował prymasa Polaka i nie tylko prymasa, twierdząc, że cała ta fundacja świętego Józefa, fundacja mająca pomagać ofiarom, została powołana nielegalnie. On twierdzi, że zmanipulowano, że oszukano po prostu, że tak naprawdę episkopat wcale nie chce się tym zajmować. To teraz spytam wprost, czy zdaniem księdza episkopat polski chce zająć się naprawdę oczyszczeniem Kościoła z plagi pedofilii? Episkopat polski jest skłócony w tej sprawie i to widać wyraźnie, nie tylko po wypowiedzi biskupa Janiaka i myślę, że dzisiaj bez interwencji Watykanu nie da się tej sprawy uregulować. No ja mam pytania, a gdzie jest nuncjusz papieski? Czemu on milczy? Czemu on przyjął postawę osoby, która powinna być uchem i okiem papieża w danym kraju, a nie reaguje na te sprawy. Może jest uchem i okiem, a nie ustami. Może, natomiast no, spodziewam się, że jednak po liście biskupa Janiaka będziemy świadkami kolejnych rozłamów i to jest bardzo źle, bo rzeczywiście w Kościele jest też bardzo duża grupa zacnych kapłanów, biskupów, ludzi świeckich, którzy chcą oczyszczenia, bo ukrywanie uderza w uczciwych duchownych. I to trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest kwestia dobrego samopoczucia sprawcy czy biskupa, który go chroni, ale kwestia przede wszystkim ofiary, dobra tej ofiary, ale dobra także całej wspólnoty. Ale jak to jest możliwe, bo normalny człowiek zadaje sobie pytanie, nasi słuchacze, którzy są z nami, spytają, hej, ale jak to w ogóle jest możliwe, że jakiś biskup prymasa atakuje, zarzuca mu, że on kłamie i nic, i biskupowi nie spada włos z głowy. No, no jeszcze miesiąc temu ja bym też w to nie uwierzył, ale przeżyłem lustrację i widziałem, co się dzieje. To przecież były też ataki nieprawdopodobne ze strony ludzi,
którzy chcieli zatuszować tą sprawę. Ja tu przypomnę, że byłem 14 lat temu zakneblowany właśnie po wywiadzie, którego udzieliłem panu w Kolegium Ojców Jezuitów. Tak, rozmawialiśmy w Warszawie, więc no, się, tak. Nie, myślę, że może być smutna tradycja, tak? Ale... Myśli ksiądz, że po tej rozmowie też księdza zakneblują? No chyba ja się już nie te czasy. Takiego rozwiązania, bo widzę, jakie są mechanizmy. To nie jest sprawa jednego biskupa Janiaka, który miał swoich protektorów we Wrocławiu, bo wyszedł z Wrocławia, którzy to protektorzy jego robili, co chcieli. Ale zaraz, sekundkę, jakich protektorów ma na myśli ksiądz, księże Tadeusz? Był najbliższym współpracownikiem i osobą protegowaną przez kardynała Henryka Gulbinowicza we Wrocławiu, skądinąd osobę, która jest kawalerem orderu Orła Białego, wobec której też ostatnio zgłoszono kwestie nadużyć seksualnych. Tak, to prawda. Kardynał Gulbinowicz był oskarżony o, trudno to nazwać chyba pedofilią, bo nie jestem pewien, jaki był wiek ofiary. Natomiast no tak, o aktywność seksualną z mężczyznami został oskarżony kardynał Gulbinowicz. Tak, i to młodymi osobami. Według prawa kościelnego pedofilia jest do 18 roku życia, a papież Franciszek wprowadził jeszcze bardzo mądre określenie bezbronni dorośli, czyli ludzie już po 18 roku życia. No na przykład seminarzyści, prawda? Ależ oczywiście i dzisiaj nieżyjący arcybiskup Juliusz Pec byłby oskarżany na mocy tego nowego dekretu o bezbronnych dorosłych. No dobrze, ale to jeżeli wszyscy wiedzieli, bo przepraszam o... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, żeby nie plotek nie rozsiewać, no ale jeżeli wszyscy wiedzieli, o, może tak, że ksiądz biskup Janiak jest protegowanym wpływowego lobby, to dlaczego to tak, dlaczego on później co w nagrodę zostaje biskupem ordynariuszem kalińskim? Co się dzieje w kościele, księże Tadeuszu? No? No właśnie ja się przeciwko temu buntuję. Buntuję się od kilkunastu lat. A powiem, że największym jeszcze dla mnie zaskoczeniem było tak, że we Wrocławiu w listopadzie ubiegłego roku, kiedy szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, pan Marcin Przeciszewski, publicznie powiedział, że o homoseksualnych skandalach Juliusza Peca wiedziano w Watykanie i uwaga, tutaj może to niektórych zszokować, za karę został biskupem w Łomży. No to jeżeli ktoś zostaje biskupem za karę, że narozrabiał w Watykanie i jest przerzucany do Polski, to ja myślę, że trzeba na nowo pisać historię Kościoła Polski z ostatnich 30 lat. Natomiast ja wiem, gdzie jest źródło tego. Źródło tych wszystkich nieszczęść jest w tragicznej, wręcz obsesyjnych, można powiedzieć, ideologii twierdzy oblężonej, że Kościół jest oblężony, trzeba się bronić, trzeba tuszować, trzeba zamykać drzwi, a my między sobą to załatwimy. I okazuje się, że to się nie załatwia i dochodzi do tych patologii. Więc księże Tadeuszu, jest jeszcze jedna sprawa, bo ksiądz wystąpił w filmie Braci Sekielskich oskarżanych przez biskupa Janiaka, ale bądźmy uczciwi, nie tylko przez niego, o to, że są wrogami Kościoła, że wcale nie życzą Kościołowi dobrze i tylko jątrzą, żeby ten Kościół zniszczyć. Sami zapowiadają, że w następnym filmie uderzą w papieża Jana Pawła II. Może niepotrzebnie ksiądz występuje w takich filmach, stając się narzędziem w rękach złych ludzi. No nie uważam braci Sekielskich za złych ludzi, ale jest słynne opowiedzenie Cypriana Kamila Norwida, że nie ten ptak kala gniazdo, co je kala, tylko ten, co mówić o tym nie pozwala. I myślę, że wreszcie Kościół musi sięgnąć po Norwida i nie mówić, że wszystko jest atakiem na Kościół, tylko oczyścić właśnie, byłem zwolennikiem samolustracji,
Teraz jestem zwolennikiem absolutnie, żeby Kościół się oczyszczał z pedofilii, innych patologii. Te sprawy są powiązane. Pierwszy film braci Sekielskich pokazał wyraźnie, tam połowa bohaterów, to złe jest słowo w tym kontekście tego filmu, miała połowa tych pedofilów w sutannach, miała problemy agenturalne, miała agenturalną przeszłość tak naprawdę. No to był właśnie jedyny zarzut mój wobec pierwszego filmu braci Sekielskich, że oni nie pokazali tego, iż cztery najważniejsze antypostacie, czy antybohaterowie, czyli księża molestujący, to byli również ci, którzy zostali przyłapani i zwerbowani przez służbę bezpieczeństwa. No to prawda, właśnie... Sekielscy pokazywali drzewa, widzieli drzewa nie widząc lasu. To no prawda. Tak, ale trudno akurat mieć do nich tak bezpośrednio pretensje. Nie, natomiast w pierwszym filmie rzeczywiście tak było, w drugim filmie. Tak, i pierwszy tutaj, był. Tutaj w drugim filmie trzeba też im oddać, przepraszam, trudno nazwać wrogami Kościoła wypowiadających się tam duchownych, czyli biskupa Milewskiego, księdza właśnie, księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, z którym właśnie rozmawiam, i Tomasza Terlikowskiego. No tam trzy postacie, trzech raczej konserwatystów, a nie liberałów i lekceważących te sprawy jakichś tam publicystów. Tak, i za to braciom Sekielskim oberwało się z kolei od środowisk lewicowych, że myśmy w ogóle wystąpili. No więc widać wyraźnie, jak wielu środowiskom ta sprawa przeszkadza. Natomiast dlaczego to było też ważne, że gdyby Kościół zdobył się 14 lat temu na lustrację i nie storpedował tego i nie zatłamsił, to równocześnie miałby okazję oczyścić przynajmniej to starsze pokolenie z tych ludzi, którzy dopuszczali się tych molestowań, bo to są rzeczy często bardzo powiązane. Tak, one dzisiaj były... Wiadomo, tak. SB łapało takich ludzi, tak. I chętnie ich szantażowało. Rzeczywiście były takie przypadki, wcale ich nie mało, ale właśnie... Ksiądz powiedział, że biskup Janiak miał możnych protegowanych. Myśmy się trochę prześliznęli po tym. Protegowanych, których ksiądz nazywa w innych wywiadach, w innych swoich też publikacjach lawendową mafią. Co to jest lawendowa mafia? Lawenda to taki niewinny kwiatek. Tak, no wszystkim molestowania są i wobec chłopców i wobec dziewcząt, więc tutaj nie ma znaku równości między, broń Boże, środowiskiem LGBT a pedofilią. Natomiast trzeba zrozumieć specyfikę Kościoła. Kościół to w sumie, jeżeli chodzi o instytucje, więc już nie wspólnotę, instytucje, no to jest zrzeszenie mężczyzn, samych mężczyzn, nieżonatych, tak? Więc w tym środowisku jest ogromna, jak to mówi Tomek Terlikowski, nadreprezentacja ludzi o skłonnościach homoseksualnych. I teraz problem polega na tym, że ci ludzie tworzą pewną korporację wewnątrz, czyli państwo w państwie. To było ogromnie widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdecydowana większość molestowań pedofilskich dokonywana przez księży, to były jednak wobec chłopców i młodych mężczyzn. Tu przypadek kardynała McCarricka, no jeden tak, z najbardziej straszny skandalisty, przykład, no niesamowite, no, drapieżca seksualny, czy inny, jak na przykład założyciel legionistów, de Golado. No natomiast tak. Natomiast w Kościele akurat, Polskim. Przepraszam, akurat Marcial Maciel de Golado, to jest sprawa bardziej skomplikowana, bo on zdaje się, że... Miał i dzieci też. Tak, miał i dzieci z kobietami, tak? I w ogóle prowadził bardzo aktywne życie. Tak, no ale to pokazuje, że w takiej instytucji jak Kościół takie rzeczy się mogą dziać. Natomiast no oczywiście ja mam takie spojrzenie. 2000 temu był Judasz. Sekundkę, Judasz Judaszem. Co to jest lawendowa mafia, księże Tadeuszu? Lawendowa mafia jest to określenie przeniesione ze Stanów Zjednoczonych, określające nieformalne, ale złe związki między właśnie duchownymi i innymi mężczyznami, które wzajemnie się kryją. I te środowiska są głęboko zainteresowane tym, żeby właśnie tuszować. Nie ma na myśli ksiądz grupy homoseksualne w Kościele, tak? Homoseksualiści tak, w Kościele. Wśród księży. Ja jeszcze raz mówię, że
gdyby w innych środowiskach to wygląda absolutnie inaczej. Tu niepotrzebnie niektórzy przedstawiciele lewicy się na to obrażają, bo ja mówię cały czas o tej mafii w Kościele. I teraz tuszowanie, ukrywanie tych rzeczy, no to mieliśmy przykład wspomnianego biskupa Juliusza Peca, gdzie tuszowano to na poziomie nuncjatury papieskiej, czyli ówczesnego nuncjusza Józefa Kowalczyka, tuszowano w Watykanie i dopiero pani profesor Wanda Pułtaska przebiła się z tym do papieża. Rzecz, przepraszam, nuncjusz, a później arcybiskup, no, wcześniej arcybiskup, ale też biskup w Polsce, Stanisław Kowalczyk, tuszował afery pedofilskie w polskim kościele? Tak, znaczy Józef Kowalczyk. Józef. Jak oczywiście. No to jest cała dokumentacja, są ogromne ilości zeznań księży, którzy do mnie piszą, inni nie zostali księżmi, odeszli z kościoła. Przecież to wszystko jest bardzo bogate. Nie wiem, czy gdyby komisja powstała, może by zaczęła od sprawy arcybiskupa Juliusza Peca, bo ona pokazuje, jak dochodziło do tych tuszowań tych spraw, więc nie ma się co później dziwić, że dzisiaj episkopat... Ten świetny przykład jest wykorzystywany również przez inne biskupy, jak widać. Księże Tadeusz, chciałbym zakończyć ten temat, ale jeszcze nie rozmowę, jeszcze mam jedną sprawę. Teraz w wyborach bardzo ważnym tematem stała się kwestia no właśnie małżeństw gejowskich, sprawa związków partnerskich i w ogóle tematyka LGBT, jak się to teraz zwykło mawiać. Czy Kościół powinien w tej sprawie przed wyborami jeszcze zabrać głos? Myślę, że w kampanii wyborczej jest to temat zastępczy. Absolutnie. To są rzeczy ważne, ale to przede wszystkim nie prezydent będzie rozwiązywał. To są sprawy, które powinno się uregulować, które w oparciu o konstytucję mówią jasno, co to jest małżeństwo, co to jest rodzina. Oczywiście, jeżeli są jakieś działania negatywne wobec ludzi o odmiennej orientacji seksualnej, to też jest przestępstwem. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest taka sytuacja, że tak już się ten temat LGBT w kampanii wyborczej rozpowszechnił, że już wiele innych ważniejszych, moim zdaniem ważniejszych tematów zostało wyrzuconych. No więc myślę, że tu politycy świadomie okładają się cepami, przepraszam za określenie, w tych sprawach, nie chcąc powiedzieć społeczeństwu o innych ważnych problemach. Natomiast Kościół ma jednoznaczne stanowisko, jako nauczanie jest jasno to zadeklarowane. Niemniej jednak powinien być prowadzony dialog, powinna być prowadzona rozmowa, powinny być także spojrzenie na to od strony czysto ludzkiej, więc myślę, że tu jest jeszcze duże pole też dla Kościoła, ale nie na to, żeby się dał wmotać w kampanię wyborczą, bo niestety tylko na tym straci. No to dobrze, to zakończmy już te wszystkie paskudne tematy. Ksiądz znany jest przede wszystkim w tej chwili z działalności charytatywnej chyba. Kiedy to było? Wczoraj? Wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj był święto świętego brata Alberta, patrona fundacji i właśnie brata Alberta dlatego, Chmielowskiego, to od razu powiedzmy, tak, Adama Chmielowskiego, znanego malarza, powstańca styczniowego. Tak, który stał się bratem Albertem. No i patrona fundacji, którą ksiądz założył i pandemia wam przeszkodziła, nie wiem, w zbiórkach pieniędzy? Dajcie sobie radę? Oczywiście. I właśnie ten temat w ogóle nie został w czasie kampanii wyborczej poruszony, przynajmniej do tej pory, że jednak ogromne ograniczenia powodują też załamanie niektórych organizacji charytatywnych, które na przykład nie mają odpisów jednoprocentowych. Na razie jest o tyle dobrze, że pewne działania rządu są pozytywne, ale przecież pandemia będzie dłużej trwała i ona może doprowadzić do załamania. Księże Tadeuszu, to teraz szansa dla księdza, żeby poprosić o wsparcie tej oraz innych fundacji. Słucham. Wszystkich fundacji i stowarzyszeń, które się opiekują osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, dziećmi z problemami. Ale jedna rzecz jest ważna jeszcze, którą dodam, że podopieczni domów stałego pobytu, niezależnie od wieku, od 3 miesięcy są zamknięci.
nie mogą wyjść. I to jest właśnie dramat nieprawdopodobny, bo nie ma na razie żadnego pomysłu, jak to zrobić. Więc liczę na to, że społeczeństwo popatrzy także, że są nie tylko domy pomocy społecznej, ale także schroniska dla bezdomnych, kuchnie dla bezdomnych, że taki odzew, niezależnie od poglądów politycznych, światopoglądowych, to jest właśnie droga brata Alberta, który mówił, że trzeba być dobrym jak chleb. Więc jeżeli mogę zaapelować, to niech każdy postara się pomóc w swoim środowisku, tym ludziom właśnie w czasie pandemii. Bardzo księdzu dziękuję. Jeżeli ja mogę sobie pozwolić na komentarz, a nawet dwa komentarze, to po pierwsze, panowie politycy, uczcie się odpowiadać na pytania od księdza Tadeusza. I drugi mój osobisty, zupełnie prywatny komentarz. Jakżeż to miło spotkać rozsądnego człowieka. Nawet tak online, jak teraz. Bardzo księdzu serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Panie Mścisko, do widzenia, z Bogiem.